Cześć, tu Natalia Kalyta-Chorzela, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Początek nowego roku to w dużej mierze czas postanowień noworocznych i rozmów o nadchodzących trendach. Podobnie jak w zeszłym roku, w tym również rozmawiamy z Anką o mikro i makro trendach na 2024 rok w modzie, urodzie, wnętrzach i lifestyle'u. Jak to zwykle u mnie bywa, poza trendami pojawia się mnóstwo naszych refleksji na temat edukacji, AI, mediów społecznościowych czy kapitalizmu. A zanim zacznę, chciałabym Wam przypomnieć, że mojego podcastu możecie słuchać na YouTube, Spotify i wszystkich innych platformach podcastowych. Jeśli lubicie mnie słuchać, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube, zaobserwowania Kalytka Podcast na Spotify i ocenienia go 5 gwiazdkami. Zarówno na YouTube, jak i na Spotify możecie komentować moje odcinki. A po więcej treści zapraszam na mojego Instagrama Kalytka Podcast. Za każdą formę wsparcia jestem Wam niezwykle wdzięczna. A teraz zapnijcie pasy, rozsiądźcie się wygodnie, weźcie coś dobrego do picia i spędźcie z nami, myślę, że miło, te niespełna 1,5 godziny luźnego gadania o trendach i myślę, że całkiem inspirującego. Zapraszam. Anka, już drugi rok z rzędu nagrywamy odcinek o trendach. Zgadza się. Jak się z tym czujesz? No jestem trochę zestresowana, nie powiem. Dlaczego? Jestem trochę zestresowana, ponieważ tych trendów jest tak dużo, że nie wiem, czy mam nad tym kontrolę do końca i czy jestem dobrą osobą, żeby o tym rozmawiać, no ale zobaczymy, jak to się potoczy. Wiesz co, z drugiej strony myślę, bo możemy też dzisiaj tutaj mówić jakieś kocopoły totalne, tak. Bo będziemy się wprawdzie powoływać na jakieś źródła, ale to wiecie, to nie musi tak być, że w 2024 to wszystko, o czym powiemy, będzie modne. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle w tej chwili wszystko jest modne, więc właściwie trochę można tak mówić jest. O wszystkim. Trochę tak jest, więc stąd po części moja obawa. No tak jak mówię, trudno jest nad tym zapanować, ale zobaczymy. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Mm-hmm. W zeszłym roku robiłyśmy takie podsumowanie trendów na 2023 rok i czy któreś z nich się spełniły, które były wiodące, jak ty czujesz? No wiesz co, myślę, że tak jak już też miałyśmy okazję trochę rozmawiać na ten temat, że spełnił się ten trend dotyczący takiego takiej świadomości, jeżeli chodzi o przelewanie własnych myśli na papier i w ogóle jakieś materializowanie tego, co się w nas w środku dzieje i faktycznie prowadzenie jakichś pamiętników, dzienników i tak dalej, to był dosyć mocny trend i ja tego przynajmniej na swoich mediach społecznościowych widziałam bardzo dużo. Więc myślę, że to na pewno. Ja się zgadzam z tym i też totalnie uważam, że to był taki jeden z wiodących trendów, tak. Ogólnie taki self-care szeroko self-care, pojęty, jak dokładnie. Wellness, wiesz. Dokładnie. Bardzo modne hasła, które na pewno królowały w mediach społecznościowych i w ogóle chyba też w rozmowach, bo gdzieś tam często się tak. Te tematy pojawiały. Tak, zgadzam się z tym, tego było bardzo dużo. No i faktycznie dało się to zauważyć. Natomiast jeżeli chodzi o takie trendy, wiesz, gdzieś tam modowo-urodowe, to myślę, że z tym jest troszeczkę trudniej, ponieważ te trendy były tak charakterystyczne, jak na przykład te frędzle, które gdzieś tam były przewidywane, że będą modne, że muszę przyznać, trudno mi było zaobserwować, czy faktycznie tak się działo, że to było modne. Takim wiodącym trendem, jeżeli chodzi o urodę, był make-up w stylu clean girl. Nie wiem, czy to tak, miałaś totalnie. Z tym do czynienia, ale tego widziałam bardzo dużo i to się sprawdziło chyba. Tak, a w tym roku, to już taki spoiler, będziemy mieli totalne odwrócenie. Tak. Nie wiem, czy wszędzie mi się to wyświetla dosłownie, że teraz będzie mobile aesthetic. Dokładnie tak. No, ja trochę podchodzę do tego z dystansem, to znaczy muszę przyznać, że jest to dosyć zabawne, że no, działa to na zasadzie takiego totalnego kontrastu, więc no... Te mikrotrendy są specyficzne pod tym kątem. To chyba myślę, że w głównej mierze będzie modne po prostu na TikToku. Tak, tak. Tak samo jak tak. Clean Girl Aesthetic właściwie też głównie tutaj na TikToku królowało. Dosyć popularnym trendem z tych, które oczywiście ja zaobserwowałam, był styl na lata 2000. Głównie jeżeli chodzi o ubieranie się. No myślę, że po prostu osoby, które noszą jeszcze rurki, czyli ja, są przeklęte i były przeklęte w zeszłym roku.
no to już po prostu nie jest w trendzie, więc no sorry. Tak, no i w zeszłym roku powrócił też niski stan. Tak. Po latach po prostu hejtowania wrócił niski stan. Ale czy to się jakoś szczególnie sprawdziło? Faktycznie widziałam dużo takich stylówek, ale głównie w internecie, a na ulicy niekoniecznie. Wiesz co, no ja stety lub niestety przyznam, że widziałam to na ulicy. Aha. I to wśród osób po prostu młodych, no wśród nastolatków. Nie żebym oczywiście czuła się staro, tak? Ale no powiedzmy sobie szczerze, no nie należy już do młodzieży, więc no u tych osób to ja widziałam te trendy wyraźnie i to było takie troszeczkę zaskakujące dla mnie, bo nie spodziewałam się, że aż tak bardzo to wyjdzie poza ten internet, a jednak no trochę wyszło. No też właściwie w sklepach mieliśmy głównie takie rzeczy, tak. Więc co też mieliśmy innego nosić? No plus też bardzo duży boom zrobił się na takie ciuchy, na polowanie na takie ciuchy właśnie w second handach, także działo się. Tak, odkryte pępki były. Były totalnie. No a skoro już tak zahaczyłyśmy o modę, no to tak powoli już wchodząc w ten 2024, dużo mówi się w branży modowej o tym, że trendy zwolniły, że już tak nie pędzimy do przodu, że gdzieś tam branża modowa ma poczucie, że nie jest potrzebne bombardowanie nas trendami, że musimy dbać o środowisko, też się ten temat oczywiście pojawia i że już tak często te trendy się nie zmieniają. Natomiast z drugiej strony widzę, że totalnie bombardują nas nowe mikrotrendy w mediach społecznościowych, na TikToku. Ciągle pojawia się coś nowego. No w tym roku, w 2023 mieliśmy też temu, które chyba każdemu się po prostu wyświetlało i wszystkich bombardowało. Więc no jak to jest z tą modą? Jak ty to widzisz? Czy ona zwolniła, czy wręcz przeciwnie przyspieszyła? Powiem tak, jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ z jednej strony wydaje mi się, że no w jakiś sposób ona zwolniła, bo ja bardzo dużo widzę w internecie takich treści dotyczących właśnie świadomości takiej zakupowej, tak, że mówi się o tym, że okej, lepiej jak sobie kupisz powiedzmy jeden droższy ciuch rzadziej, ale on będzie właśnie lepszej jakości, niż jak co miesiąc będziesz kupować gdzieś tam furę ubrań za grosze, tak, bo to jest po pierwsze no z takich czysto pragmatycznych powodów niepraktyczne, tak, bo te ciuchy się szybciej niszczą, no i też szybciej właśnie wychodzą z tych trendów, no a po drugie jest to właśnie nieekologiczne, więc z jednej strony widzę takie podejście, widzę takiego podejścia bardzo dużo i też dużo u influencerów, co wydaje mi się, że w poprzednich latach może nie aż tak bardzo było widoczne, a z drugiej strony, tak jak zauważyłaś, wysyp tych platform z tanimi rzeczami no jest ogromny i szczerze mówiąc przerażający i też widuje się takie osoby w internecie, które się chwalą tymi haulami zakupowymi, tak, ile tam rzeczy sobie kupiły w tych sklepach, więc ciężko jest mi na to odpowiedzieć. Wydaje mi się, że w takiej ogólnej świadomości więcej wiemy na temat trendów, które nie do końca są dobre, żeby zawsze je śledzić, a z drugiej strony no kuszą nas te tanie rzeczy, tak, tym bardziej, że wszystko no drożeje, tak, umówmy się. Mm-hmm. Ja na TikToku cały czas widzę jakieś takie hole właśnie z Temu czy z Shein'a i to jest dosyć przerażające, bo te dziewczyny często dostają po prostu worki ubrań, tak. I wyrzucają je na podłogę, tak. Mierzą jedno po drugim, no i sobie wtedy zawsze myślę, ale po co ci tyle ubrań, w ogóle po co ci to? Ale też ciekawe jest to, że właśnie gdzieś tam dużo mówi się o oszczędności, no bo umówmy się, żyjemy w trudnych czasach i gdzieś tam czujemy, że musimy zacisnąć pasa, ale z drugiej strony z badań wynika, że my wcale nie kupujemy mniej ciuchów, bo ciuchy tak naprawdę niewiele zdrożały w porównaniu do innych rzeczy, bo o ile jedzenie na przykład zdrożało dosyć mocno i faktycznie badania pokazują, że tego jedzenia jesteśmy teraz w stanie kupić mniej i też mniej kupujemy w naszych koszykach, gdzieś tam lądują bardziej wyselekcjonowane produkty, to jeśli chodzi o ciuchy, to jesteśmy w stanie nadal wydać tyle samo albo nawet trochę więcej na nie, bo nie wiem, czujemy, że po prostu możemy, że chcemy, że potrzebujemy dobrze wyglądać, jakoś tak wchodzimy może w to myślenie, że
ta szata nas w jakiś sposób, wiesz, zdobi i że to jest nasza wizytówka. No, ciekawa jestem tego podejścia i dlaczego właściwie te platformy ultra fast fashion tak dobrze się mają. No jest to zaskakujące, co mówisz. Przyznam, że nie miałam świadomości, że tak to wygląda i że tak wynika z badań. No, ja chcę w to wierzyć, że jednak ludzie bardziej świadomie podejmują takie decyzje, jeżeli chodzi właśnie o kupowanie ubrań po prostu. I też mam wrażenie, że te trendy na bycie w trendach po prostu, tak, na kupowanie tych ciuchów, które są w danym momencie modne, bardziej się utrzymują u osób młodszych, u młodzieży właśnie, że im jesteś starszy, tym bardziej zwracasz jednak uwagę na tą jakość. Przynajmniej tak to gdzieś wynika z moich doświadczeń. Mam nadzieję, że tak jest, ale zobaczymy, co czas pokaże. No też wydaje mi się, że jak jesteś młodszy, po pierwsze chcesz bardziej eksperymentować, tak, i szukasz siebie i najłatwiejszym sposobem jest jednak wyrażanie się poprzez ubiór, to jest jasne. A po drugie, wydaje mi się, że jest dość duża taka presja rówieśnicza, że musisz nadążać, musisz dobrze wyglądać, bo nie wiem, bo ktoś tam wyśmieje cię, że nie wyglądasz tak jak powinnaś i tak dalej. Wydaje mi się, że to się niestety zdarza w szkole i chyba zawsze zdarzało. Myślę, że teraz z rozwojem mediów społecznościowych może być jeszcze gorzej. Więc wydaje mi się, że tak to właśnie wygląda, ale też trafiłam w ogóle na bardzo ciekawy artykuł ostatnimi czasy, z którego wynika, że z wyliczeń uwzględniających założenia porozumienia paryskiego wychodzi, że osoby żyjące w takim klimacie jak nasz, mające 4 pory roku, zgadnij, ile ciuchów powinny mieć w szafie. Tak optymalnie, żeby, wiesz, ubrać się bez problemu. Nie mam pojęcia. 85 sztuk tylko. Okay. A osoby żyjące w klimacie, w którym właściwie wyróżnia się 2 pory roku, to im wystarczą 74 sztuki odzieży. To jest mega ciekawe, bo wydaje mi się, że gdyby każdy z nas w tej chwili wyciągnął wszystkie ciuchy ze swojej szafy, to wyszłoby 2 razy więcej, jak nie jeszcze więcej. Tak, oczywiście, że tak. Ja u siebie na pewno mam większą ilość ciuchów, mimo że w ostatnich latach i tak bardzo ograniczyłam kupowanie, to zmieszczenie się do 85 sztuk myślę, że byłoby dla mnie wyczynem. No, żyjemy po prostu w takim świecie, kiedy zamiast też coś naprawić, to wolimy kupić nowe. To prawda. I te platformy ultra fast fashion nam to niesamowicie ułatwiają, ale z drugiej strony no, królują też second handy, czyli ta moda z drugiej ręki, która jest zdecydowanie bardziej ekologiczna, ale też zauważam coś takiego i też zaczyna się o tym dość dużo mówić, że można wpaść bardzo łatwo w taką króliczą norę typu jestem ekologiczna, nie kupuję nowych ubrań, ale co tydzień chodzę do Lumpeksu i tam wynoszę po prostu reklamówki używanych ciuchów, których i tak nie noszę, bo nie jestem w stanie po prostu. Więc taka nieekologiczna ekologia totalnie. No tak, to też nie jest rozwiązanie, żeby po prostu kupowanie ciuchów, wiesz, przez internet czy w sklepach zamienić na buszowanie po second handach, bo to właściwie niczym się nie różni. No, ale widzę, że może tak się dziać, że może faktycznie to być popularne. Ale też tak właśnie chodząc po second handach zauważyłam, ile jest już rzeczy właśnie z Shein'a na przykład. Tak, tak, ja też to zauważyłam. Przeraża mnie to. No dla mnie to jest też takie trochę zasmucające, bo ja jak idę do second handu, to z taką myślą, że szukam rzeczy, które są dobre jakościowo, tak? Ponieważ staram się unikać właśnie też takiego kupowania hurtowego, tylko już zazwyczaj idę po jakąś taką rzecz, która wiem, że posłuży mi na więcej czasu, że będzie właśnie na przykład, nie wiem, z wełny, tak? Z bawełny, z jakichś naturalnych materiałów i tak dalej. I coraz trudniej nawet w tych second handach jest znaleźć takie rzeczy. Bardzo dużo jest rzeczy z takich sieciówek typu H&M, Reserved i tak dalej, a mało jest takich marek, które oferują jakąś lepszą jakość i to niestety widać i to mnie trochę zasmuca, żeby się za chwilę nie okazało, że te second handy po prostu są zapełnione tymi ciuchami z tych worków, z tych holi zakupowych robionych w internecie po prostu, bo tak się może to skończyć. Ja też pamiętam, że na początku, jak się zaczęły pojawiać tak zwane vintage shopy z wyselekcjonowaną, używaną odzieżą, to trochę się oburzałam, bo tamte ceny były dosyć wysokie. To prawda. Ale no,
rzeczywiście te ciuchy były wyselekcjonowane i wysokiej jakości. I pamiętam, że miałam wtedy takie za używane rzeczy tyle płacić, ale widzę, co teraz się dzieje. Widzę, że do second handów zaczynają trafiać takie naprawdę śmieci momentami. To prawda. I widzę sens w tych vintage shopach, bo po prostu tam jest faktycznie jakość, a w second handach już jest właściwie wszystko. I właśnie trafić na coś dobrego jest coraz trudniej. A też z drugiej strony myślę sobie dalej, patrząc w przyszłość, że no zaraz w second handach będziemy mieli właściwie tylko takie, wiesz, tanie rzeczy z sieciówek czy z chińskich stronek. I te wszystkie, nie wiem, piękne marynarki, swetry naszych mam czy babci z lat 70., 80. już po prostu przestaną właściwie istnieć w tych second handach i tylko gdzieś tam będziemy mogli je już znaleźć w wyselekcjonowanych vintage shopach za ogromne pieniądze, więc cieszę się, że gdzieś tam w swojej szafie już udało mi się uzbierać takie perełki i chyba będę je trzymać po prostu do końca życia teraz. No z jednej strony to jest faktycznie zasmucające w pewien sposób, bo ja też lubię sobie po tych second handach wyszukiwać takie lepsze rzeczy, ale z drugiej strony ta wyselekcjonowana odzież może być takim zachęceniem dla osób, które boją się second handów, bo myślę, że wciąż spora grupa takich osób istnieje, funkcjonuje, więc być może te vintage shopy będą takim zachęceniem, żeby jednak skorzystać z tych ciuchów z drugiej ręki po prostu, tak? Więc no wszystko ma swoje plusy i minusy, ale może to też jest jakieś dobre wyjście. Też zawsze jest ten argument, że no, ja nie potrafię szukać. Dokładnie, tak, dokładnie. Ja nie potrafię w to uwierzyć za bardzo, bo właściwie każdy coś tam znajdzie, tylko trzeba na to poświęcić dużo czasu. Mm-hmm. I o ten czas chyba najbardziej chodzi, a że czas jest w tej chwili chyba taką najcenniejszą walutą, no to może faktycznie tutaj vintage shopy trochę nam ułatwią sprawę, chociaż faktycznie no trzeba będzie sporo więcej zapłacić za te rzeczy niż w second handach. No z tym szukaniem to po części muszę przyznać, że rozumiem ten argument, bo faktycznie jak wiesz, były takie czasy, że się chodziło do tych sklepów stacjonarnie i przeszukiwało się te wieszaki nawet w sklepach takich typu sieciówki, no to byliśmy przyzwyczajeni, a w tej chwili wiesz, szukasz jakiejś jednej konkretnej rzeczy, wpisujesz to w wyszukiwarkę w internecie i właściwie od razu wyskakuje ci ileś tam propozycji, więc no ten czas szukania konkretnej rzeczy się skraca, a no przy second handach trzeba go jednak więcej na to poświęcić, więc wyobrażam sobie, że jest spora grupa ludzi, którzy przyzwyczaili się do tego komfortu kupowania głównie przez internet, tak, bo te zakupy przez internet są najszybsze, że takie osoby mogą mieć problem z tym szukaniem po second handach, ale może to też jest warto potraktować jako taki fun, że coś fajnego się udało, wiesz, znaleźć po prostu. Ale wiesz co, co do ciuchów z drugiej ręki, to też przypomniało mi się o funkcjonowaniu Vinted ostatnimi czasy. I faktycznie udało mi się tam znaleźć fajne rzeczy. Jestem za to wdzięczna, w dobrej cenie. Ale widziałam po prostu wysyp tak naprawdę nowych rzeczy, tylko sprzedawanych dwa razy drożej. Tak. Po prostu przez dziewczyny, które na Vinted sobie zarabiają. I często to są rzeczy takie w trendach, wiesz, gdzieś tam wylansowane na TikToku i tak dalej. No ja po prostu jestem w szoku, że ludzie robią takie rzeczy, wykupują rzeczy z sieciówek i później sprzedają je dwa razy drożej na Vinted. Tak, jest to jakiś chyba dosyć duży problem, mam wrażenie, ostatnio z całą społecznością tej platformy, bo no właśnie ludzie zaczęli to traktować bardziej jako sposób na dodatkowy zarobek niż na jakąś taką wymianę po prostu ciuchów, nie? I to jest problem i też bardzo dużo podobno pojawia się podróbek na Vinted za jakieś kosmiczne ceny, a okazuje się, że to są po prostu ciuchy jakiejś no złej jakości, nie? A sprzedawane jako oryginalne. Też jeżeli ktoś się na tym po prostu nie zna, no to trudno jest to zweryfikować. Tak, Vinted to trochę taka mafia. No mnie to trochę odstrasza ostatnio. Kiedyś korzystałam z tej platformy, a ostatnio nie mogę się przemóc, bo no
dziwne rzeczy tam się troszkę dzieją. Ja przyznam, że weszłam ostatnio, kupiłam dwa płaszcze i już tak sobie pomyślałam, że kurde, chyba jestem vintage'arą, ale chyba za długo tam nie zagoszczę, bo po pierwsze trochę mnie przeraża sposób wyszukiwania tam tych ubrań, tak. Tego, że jest tam aż tak dużo i że ta wyszukiwarka, mam wrażenie, też nie działa za dobrze i nie do końca wyszukuje to, co ja bym chciała, więc raczej tam nie zagoszczę, bo to po prostu zajmuje za długo, za wiele czasu mi na to schodzi, ale no sama idea była fajna, chwalebna, ale już oczywiście ludzie musieli ją zniszczyć. Trochę tak się stało niestety. Nie wiem, być może wprowadzą jakieś ograniczenia też dotyczące tej sprzedaży i tego takiego typowo zarabiania na Vinted i wtedy coś się zmieni. Może już coś takiego jest, a nie mam właśnie takiej świadomości. Podobno nie wiem, czy to już weszło, czy dopiero ma wchodzić, ale będą weryfikowane transakcje i osoby, okay, które faktycznie dokonają ich bardzo dużo, to znaczy sprzedają bardzo dużo ciuchów i zarabiają na tym no już tysiące, to będą musiały chyba odprowadzać jakiś podatek czy coś takiego. No jest to jakieś wyjście. Wydaje mi się, że całkiem słuszne w tej zaistniałej sytuacji. Tak, tak. No już lepiej robić live'y na Facebooku, okej? Okay? Tak. No ja nadal jakby podtrzymuję to, że lepiej schodzić do second handów. Ja to strasznie lubię i ja to traktuję jako taki czas dla siebie. Mm-hmm. Z reguły chodzę sama po tych sklepach. Solo date. Tak, to jest mój solo date i ja to bardzo lubię i zachęcam do tego. Oczywiście też nie przesadzajcie z tym, bo ja też miałam taki czas, że strasznie dużo kupowałam w second handzie i to były rzeczy, które zupełnie nie były mi potrzebne i wydawało mi się, że jak coś się stanie, to koniecznie tego potrzebuję, a później się okazywało, że wcale nie. Teraz już trochę z tego wyrosłam, z czego się bardzo cieszę. No i właśnie staram się szukać takich ciuchów, które faktycznie mi się przydają i no jest fajnie, polecam. Już tak trochę zahaczyłyśmy o ten temat, no bo ta moda vintage to jest na pewno taki bardzo duży trend ostatnich lat. No ale właśnie, no możemy mówić o mikro i makro trendach w modzie i w ogóle we wszystkim, w lifestyle'u, we wnętrzach, w urodzie i tak dalej. No i jakie makro trendy królują w tych wszystkich kategoriach? Mm-hmm. Czyli masz na myśli takie trendy, które gdzieś tam zostaną na dłużej, tak? A nie tak, są tak, takie na pewno na lata. Mm-hmm. No ja, być może jest to optymistyczne podejście, ale wydaje mi się, że właśnie ta dobra jakość zaczęła powoli być trendem. To się też trochę wiąże z takim podejściem typu szafa kapsułowa, typu ubieranie się pod typ sylwetki, pod typ urody, a nie ubieranie się pod to, co jest modne. Analiza kolorystyczna. Analiza kolorystyczna, ważne. Ważne i przydatne. Oczywiście żartuję, ale tak naprawdę mówiąc, wydaje mi się, że jest to... Tego też jest dużo w internecie i to też w pewien sposób stało się trendem samo w sobie, ale myślę, że takim nieszkodliwym, tylko właśnie pozytywnie wpływającym na to, jak my traktujemy, jak podchodzimy do kupowania rzeczy, ponieważ to jest bardziej na lata, tak? Jeżeli dobierzemy coś konkretnie pod swój typ urody, pod to, jak my się czujemy w danych rzeczach, no to nam po prostu starczy na dłużej niż na ten jeden sezon, kiedy ta dana rzecz jest modna, więc dla mnie takim makrotrendem staje się dobra jakość i mam nadzieję, że tak faktycznie jest, a nie jest to tylko gdzieś tam w mojej opinii, no i że to zostanie na dłużej i będzie gdzieś rozwijane. Mm-hmm. Ja też akurat żyję w tej bańce, gdzie jakość ma znaczenie i też dużo takich kont obserwuję i widzę, że to się robi coraz popularniejsze. Faktycznie gdzieś tam jak wyjdę z tej bańki, to widzę, że są osoby, które nie zwracają na to zbyt dużej uwagi, ale przebija się to do mainstreamu, trzeba tak powiedzieć. I też wydaje mi się, że sieciówki to widzą, bo widać oczywiście, jak bardzo promują te swoje ciuchy, które mają 2% wełny w składzie i piszą, że to jest sweter z wełną, tak? Podczas gdy wełny właśnie 2%, reszta tam jakiś akryt, tak, czy tam poliamid. I moim zdaniem to też zresztą powinno zostać ukrócone i gdzieś tam UOKiK powinien tutaj czyhać moim zdaniem, bo to jest bardzo mylące, jeśli ktoś nie sprawdza składów, to taki właśnie tytuł, że sweter z wełną, myślisz sobie, no dobra, kupuję, bo powiedzmy robię dość szybkie zakupy, kupisz, no a tej wełny tam praktycznie nie ma, to naprawdę jak są 2% wełny, to
tylko szkoda tej wełny. To naprawdę to nie jest potrzebne i to na pewno nas nie ogrzeje. Ja bym jeszcze może tu wróciła do tego wątku tej szafy kapsułowej, bo wydaje mi się, że to się zrobiło bardzo popularne ostatnimi czasy. Mhm. Też dlatego, że za tym przemawia taki argument, że jeżeli masz szafę kapsułową, to jakby odchodzi ten problem codziennego dobierania stylizacji, tak? Bo kupisz rzecz jedną, która jest modna w danym sezonie, kupisz kolejną, która jest modna w innym sezonie i nagle się okazuje, że one nie pasują ze sobą, tak? A ta szafa kapsułowa no, ma takie założenie, że każda rzecz pasuje do siebie nawzajem i że da się to bez problemu łączyć szybko w jakieś tam stylizacje. I myślę, że do wielu osób taka klasyka i taka prostota, jeżeli chodzi o konstruowanie szafy, jednak przemawia, że to jest, no trochę zrobiło się to trendem też, ale myślę, że w takim pozytywnym sensie. Mm-hmm. Ja też jestem tego fanką, ale jeśli ta szafa kapsułowa jest dobrana dobrze do danej osoby. Tak, tak, dokładnie. Bo bardzo w swego czasu bardzo dużo dziewczyn promowało właśnie szafę kapsułową, ale w taki bardzo minimalistyczny, wiesz, sposób, w takim bardzo minimalistycznym stylu, co nie każdemu odpowiada, bo nie każdy potrzebuje biały t-shirt, czarną marynarkę, mokasyny i, nie wiem, czarną sukienkę, powiedzmy, tylko każdy ma nieco inny styl i dla każdego ta kapsuła będzie inna i na to właśnie trzeba zwracać szczególną uwagę, żeby to dopasować do siebie, a nie do jakiejś typiary z internetu, mm-hmm, nie? Dokładnie tak. Znaczy wydaje mi się, że to w ogóle jest takie podejście też dobre, żeby właśnie starać się wszystkie te trendy, jeżeli nie jesteśmy w stanie gdzieś tam zrezygnować całkowicie z tego podążania za trendami, to żeby właśnie dopasować je do siebie, tak? No bo jeżeli, nie wiem, czujesz się źle i uważasz, że wyglądasz źle w spodniach, które mają totalnie niski stan, no to nie kupuj ich po prostu, nie? To zdecyduj się na takie, które są jakimś wyjściem pomiędzy i po części nawiązują do tych trendów, na przykład, skoro już bardzo chcesz, ale gdzieś tam no, też tobie odpowiadają, nie? No bo nie sztuka kupić rzeczy, w których po prostu później nie będziesz chodzić. A jeśli chodzi o wnętrza, bo siedzisz w tym, czy są takie makrotrendy, które po prostu królują już od kilku sezonów? Trudno się mówi o makrotrendach, jeżeli chodzi o wnętrza, bo ja mam takie wrażenie i takie poczucie, zresztą tu sobie nawet pisałam tak w notatkach, że takim dużym trendem, który cały czas się przewija przez te wnętrzarski świat, to jest taki trend urządzania mieszkań w stylu takim naturalnym. I dla mnie ten styl naturalny trochę przez lata ewoluuje, on się trochę zmienia, tak? No bo swego czasu bardzo popularny był Scandi, później mieliśmy Boho i teraz mamy Japandi. Mm-hmm. Ja mam takie wrażenie, że to jest ciągle ten sam styl, tylko on jest trochę podrasowany w którąś stronę, ale powiedzmy, że cały czas to oscyluje wokół takiej naturalności, właśnie stosowania naturalnych materiałów w miarę dobrej jakości, tak na tyle, na ile oczywiście gdzieś tam możemy sobie pozwolić. No i takiego zastosowania dosyć bezpiecznej kolorystyki, dosyć bezpiecznych wzorów, właśnie z jakimś małym podkręceniem w daną stronę, które można łatwo zmienić za pomocą takich pojedynczych elementów typu dodatki we wnętrzu, typu lampa, typu jakieś dekoracje, tak? Więc taka naturalność i taka no, zachowawczość może też troszeczkę, jeżeli chodzi o kolorystykę i o wzory, to myślę, że zawsze będzie królować, że zawsze będzie popularna. Mm-hmm. A myślisz, że to się sprawdza ogólnie na całym świecie, czy bardziej w Polsce, jak to widzisz? Myślę, że to się bardziej sprawdza w takich standardach europejskich, że my gdzieś tam wolimy, bardziej się kierujemy ku temu minimalizmowi. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o na przykład Stany Zjednoczone, te trendy wnętrzarskie u nich no, są dosyć mocno inne od tych naszych. Mm-hmm. W ogóle ta stylistyka, która gdzieś tam w tamtych okolicach króluje, myślę, że jest mocno odrębna od tego, co my tutaj lubimy, tak? My jesteśmy bardziej tacy minimalistyczno-skandynawscy, a oni lubią bardziej w stronę takiego maksymalizmu, w stronę też takich wnętrz, które mają jakieś klasyczne elementy typu sztukaterie, tak? Jakieś takie bardziej ozdobne kanapy.
to jest też coś takiego, co się sprawdza, bo to jest w pewnym sensie klasyka, natomiast u nas w te kanony klasyki wpisują się rzeczy bardziej, powiedziałabym, minimalistyczne. Po prostu tak jest od dłuższego czasu i myślę, że to raczej prędko się nie zmieni. A myślisz, że jak duże znaczenie w tym naszym minimalistycznym podejściu ma IKEA? Bo podejrzewam, że to jest taki, wiesz, główny sklep meblarski, w którym podejrzewam cała Europa kupuje. No wiesz co, ja myślę, że ma duże znaczenie. Że ma duże znaczenie. Jakby ja sama lubię i nie jestem, broń Boże, hejterką tego sklepu. Myślę, że no dobrze się, że te trendy się dobrze wstrzeliły w to, co po prostu my lubimy i że to ma spory jakby wpływ na to, jak my się urządzamy i co lubimy we wnętrzach. Mm-hmm. Tak, tak, no bo oni faktycznie wygrywają tą prostotą. Tak. Bo do tego wystarczy po prostu dobrać jakiś mały element, jakiś dodatek i już zupełnie zmienić klimat pomieszczenia. Ja też myślę, że my jesteśmy, jeżeli chodzi o urządzanie wnętrz, tacy bardzo praktyczni. My lubimy, jak te wnętrza naprawdę tak nam służą, jeżeli chodzi o przechowywanie, o jakąś organizację tej przestrzeni, tak? My no bardzo lubimy taką praktyczność. Mniej, znacznie mniej zależy nam na jakiejś dekoracyjności. To też pewnie gdzieś wynika z tych trendów, które w ogóle funkcjonują w designie, też tak historycznie patrząc na jakieś tam europejskie standardy. No i to jakby cały czas się przewija i cały czas zostaje u nas. No też wydaje mi się, że Stany Zjednoczone kojarzą nam się jednak z tymi dość sporymi domami, z tymi Dokładnie. Przedmieściami, więc tam jest sporo miejsca, żeby właśnie poeksperymentować, włożyć jakieś takie wielkie meble i po prostu zrobić sobie dziki zachód, a u nas no jakby nie było, mieszkania stają się coraz mniejsze, to znaczy nas stać na coraz mniejsze mieszkania, więc gdzieś tam ta organizacja jest kluczem, że wszystko tak. musi być kapsułowe, a żeby jak najwięcej się zmieściło. Tak, no jakbym to tak miała podsumować jednym zdaniem, to wydaje mi się, że my jesteśmy bardziej takimi logistykami w urządzaniu wnętrza niż dekoratorami. I to jest taka myśl, która myślę, że nam będzie jeszcze długo przyświecać, jeżeli chodzi o wnętrza. Jestem ciekawa, bo spoiler, lecę do Kopenhagi. Jestem ciekawa, jak tam będzie to wszystko wyglądać, bo no podobno to jest taka jedna ze stolic designu i że podobno mega można się zainspirować i też Duńczycy nie mają podobno firanek w oknach, więc można zajrzeć sobie po prostu do ich mieszkań, zobaczyć jak mieszkają, więc jestem Odważnie. Ciekawa, tak. W Polsce by nie przeszło. Absolutnie. My się po prostu musimy ukrywać na każdym kroku, natomiast tam nie ma jakiegoś takiego społecznego wstydu i faktycznie wszyscy mogą sobie zajrzeć i jest okej. Okay. Także ja się cieszę, bo będę mogła też zajrzeć i zobaczyć, jak oni tam mieszkają, bo też wyobrażam to sobie w ten sposób, że tam będzie dosyć prosto, ale będą jednak takie niewielkie dodatki, które będą dodawały temu wnętrzu takiego przytulnego vibe'u. Tak sobie to wyobrażam. Nie wiem, jak będzie, może wam kiedyś powiem. No i wydaje mi się, że też dużym makrotrendem, i o to chciałam cię podpytać właśnie w kontekście wnętrz, że będzie, na pewno już jest, sztuczna inteligencja. Mówimy o tym w kontekście jakby samodzielnego uporania się z projektowaniem, czy... Chcę zapytać, jak ona jest w ogóle wykorzystywana we wnętrzach, jak może być wykorzystywana, no bo podejrzewam, że jest wykorzystywana w programach graficznych, na przykład, z których korzystacie, ale czy jeszcze jest w jakiś sposób wykorzystywana, albo czy są jakieś przesłanki, jak może być wykorzystywana? Nie chcę tutaj za głęboko wchodzić w ten temat, bo nie mam do czynienia ze sztuczną inteligencją na co dzień, też przy projektowaniu. Ale no nie ukrywam, że gdzieś tam zastanawiałam się nad tym, jak to może też wpłynie na branżę ogólnie kreatywną. I mam takie podejście, chcę mieć takie podejście, że bardziej stanie się to jakimś narzędziem, które pomoże w tej pracy, niż całkowicie ją zastąpi. Chciałabym to tak postrzegać i też, no jak gdzieś tam o tym czytałam czy słuchałam, to... Te optymistyczne opinie gdzieś oscylują wokół tego, że to bardziej będzie jakieś narzędzie, które pomoże nam usprawnić pewne procesy. Że jednak ten czynnik kreatywny, tak, to wymyślenie jakiegoś pomysłu wciąż będzie należało do człowieka,
No i nawet jeżeli ta sztuczna inteligencja coś za nas wygeneruje, no to koniec końców i tak do nas będzie należało, w jaki sposób my ten pomysł jej przedstawimy, żeby ona jak najbardziej, w jak najbardziej zbliżony sposób mogła go zmaterializować. Więc ja się staram tak do tego podchodzić. Mam nadzieję, że w przyszłości tak to faktycznie będzie wyglądało, no ale jak będzie, trudno jest mi to ocenić. No, tak jak mówię, ja to tak widzę i też kiedyś, powiedzmy, architekci czy architekci wnętrz rysowali wszystko ręcznie, kreślili wszystko ręcznie, no i później przyszedł komputer z pomocą, tak, i teraz to wszystko robi się w komputerze, w programach, no i znowu jakby ta sztuczna inteligencja jest takim kolejnym upgrade'em do tych narzędzi, z których się korzysta. Takie staram się mieć podejście. No też mówi się o tym sporo, że te kreatywne zawody prawdopodobnie w ogóle nie zostaną wyparte przez sztuczną inteligencję, bo po prostu sztuczna inteligencja nie będzie kreatywna, nie będzie w stanie działać kreatywnie. Natomiast też właśnie słyszałam taką opinię, że pracując biurowo jesteśmy w stanie ułatwić sobie pracę o 20-30% właśnie używając sztucznej inteligencji, chociażby czatu GPT. W 2023 strasznie się ludzie oburzali na czat GPT, na to, że to w ogóle powstało, że ludzie zaczęli z tego korzystać, że dzieciaki zaczęły tam pisać wypracowania na tym i tak dalej. Ale tak strasznie się momentami demonizuje tę sztuczną inteligencję, a też wydaje mi się, że ona może przynieść dużo dobrego i takiej poprawy naszej efektywności, bo wydaje mi się, że szczególnie, trudno mi powiedzieć, jak jest w innych krajach, ale w Polsce ta efektywność pracy jest dosyć niska. My pracujemy dużo, ale niekoniecznie efektywnie, więc gdzieś tam być może ta sztuczna inteligencja będzie mogła nam pomóc pracy i po prostu też w tym, że będziemy mogli nieco mniej pracować, a więcej czasu, no nie wiem, poświęcać na hobby, relacje i tak dalej. No ja się zgadzam z tym, co mówisz i też mam taką nadzieję, że w taki sposób to nam posłuży. Przy tych branżach kreatywnych, no też wydaje mi się, że nie do końca one zostaną wyparte przez tą sztuczną inteligencję, no bo tak jak wcześniej mówiłam, trzeba też umieć to w jakiś sposób jej podać, żeby ona te, wiesz, określone efekty gdzieś tam nam pokazała. Jedyne miejsce, gdzie zastanawiam się, jak to będzie wyglądać w przyszłości, to jest bardziej edukacja, bo to jest to, co mówisz o tym, że dzieci teraz, no nie wiem, wypracowania całe piszą w czacie GPT. To jest dla mnie taki jeszcze temat, którego nie zgłębiłam i jestem ciekawa, jak to wpłynie na to, w jaki sposób w ogóle edukacja jest sformułowana, tak? Jak wygląda i jak sobie z tym poradzić, bo to jest dosyć duże wyzwanie. Tak, dlatego właśnie dzieciaki w ogóle nie będą miały prac domowych, tak jak teraz zostało to zarządzone, bo nie, po prostu, bo pozbawienie dzieciaków prac domowych to jest najlepszy pomysł, jaki trafił się edukacji, mówiąc pół żartem, pół serio, ale wydaje mi się, że po prostu, jeśli chodzi o tą edukację, to trzeba by było po pierwsze ją trochę wymyślić na nowo, a tak naprawdę, no, edukacja nie lubi rewolucji, więc musiałaby nastąpić taka powolna ewolucja i musiałyby po pierwsze na wszystkich przedmiotach wejść jakieś takie technologiczne rozwiązania. To wszystko musiałoby być gdzieś tam, technologia musiałaby być wpleciona w życie szkoły, we wszystkie przedmioty. To musiałoby być uwzględnione nie tylko na, nie wiem, informatyce, tylko po prostu wszędzie, żeby też dzieciaki obcowały z tą technologią mądrze i żeby po prostu później już wychodząc ze szkoły były świadomymi użytkownikami internetu i technologii. To jest chyba ważne, tak mi się wydaje. Ale też, żeby w jakiś sposób te zadania domowe musiały być tak konstruowane, żeby w łatwy sposób nie dało się ich wrzucić w czat GPT, który by wypluł odpowiedź, tylko musiały być, nie wiem, bardziej kreatywne, jakieś manualne, trudno mi powiedzieć, nie znam się na tym, ale na pewno trzeba by było przeformułować całą reformę szkolnictwa i całą szkołę tak naprawdę. No tak, dla mnie to też jest taki ciekawy temat, więc jestem bardzo z takim zainteresowaniem patrzę na to, jak to się rozwinie, jak my się przystosujemy do korzystania z tych technologii na co dzień po prostu. Ale też w modzie
już powoli właśnie wchodzi sztuczna inteligencja. No, między innymi na przykład w sklepach internetowych zaczynają się pojawiać elektroniczne przebieralnie, coś takiego, gdzie jesteśmy w stanie na siebie nałożyć dany ciuch i zobaczyć, jak będziemy w tym wyglądać. To już działa na zasadach sztucznej inteligencji. Też coraz więcej mówi się o tym, że z racji tego, że żyjemy w świecie wirtualnym w dużej mierze, nie wiem, prowadzimy chociażby jakieś konferencje naukowe przez internet właśnie, to że będziemy po prostu ubierać swoje awatary, ubierać siebie tylko na potrzeby jakiejś, wiesz, konferencji, nakładać jakąś taką, wiesz, nakładkę, za którą będziemy musieli zapłacić oczywiście, więc pewnie coraz więcej jakichś tam domów mody i tak dalej będzie robiło po prostu swoje kolekcje stricte takie... takie internetowe, wiesz, technologiczne, więc jestem tego absolutnie ciekawa i pomyślałam sobie, że to samo mogłoby być nawet z wnętrzami, to znaczy teoretycznie możemy dzisiaj tam sobie na jakimś Teamsie czy gdzieś tam wybrać tło, które będzie za nami, ale widzimy dosyć wyraźnie, że to jest tło, że to nie jest prawdziwe, a moglibyśmy też po prostu wrzucić siebie w jakieś konkretne wnętrze i udawać, tak, że nie wiem, tak mieszkamy na przykład, nie? Wiesz co, no tak jeszcze jakbym miała na szybko wrócić właśnie do tego tematu wnętrz i sztucznej inteligencji, to owszem, w jakimś tam tworzeniu albo pomocy w tworzeniu wizualizacji tego, jak to wnętrze będzie wyglądać, z pewnością to bardzo pomoże i będzie to miało na to pole duży wpływ, no ale nie zapominajmy o tym, że jeszcze często jest tak, że trzeba zapanować nad remontem, a to jest coś takiego, co myślę, że bardzo trudno będzie zastąpić sztuczną inteligencją, no bo ten czynnik ludzki tutaj jest taki no, mocno osadzony i no wiesz, no tu już możemy sobie pewne procesy i pewne etapy ułatwić, skrócić, tak, ale wciąż będą takie rzeczy, no których się nie da zastąpić, nie? Gdzie ten człowiek będzie taki, no, najważniejszy. No nie da się ukryć, że ta sztuczna inteligencja jest gdzieś tam przede wszystkim przeznaczona dla tych w jakiś sposób uprzywilejowanych i faktycznie wiele zawodów po prostu w żaden sposób, przynajmniej aktualnie, nie będzie wykorzystywało tej sztucznej inteligencji, bo po prostu muszą pracować swoimi rękami, muszą fizycznie coś zrobić, więc ten temat sztucznej inteligencji też jest taki dosyć mocno bańkowy właśnie, tak, gdzieś tam w tym technologicznym, biznesowym świecie, a gdzieś tam takiego przeciętnego zjadacza chleba, powiedzmy, jeszcze dzisiaj w tak dużym stopniu nie dotyczy, chociaż będzie dotyczył coraz bardziej i to chyba też ważne, żeby za tym w jakiś sposób nadążać, tym bardziej, że to jest stosunkowo proste w obsłudze, jeśli dzisiaj się wejdzie na ten czat, tak, GPT i coś się tam wyszuka po prostu, jest w stanie ci to, ten czat wypluć to, czego oczekujesz, ale też jeśli już chcesz zrobić coś bardziej skomplikowanego, to musisz nauczyć się dawać mu dobre komendy i to tak, też jest w ogóle ważne i mówi się o tym, że w przyszłości tak naprawdę znalezienie odpowiedzi na pytania będzie dosyć łatwe, ale zadanie tych pytań wcale łatwe nie będzie i to już, tego już człowiek będzie się musiał nauczyć i może też właśnie na tym edukacja powinna polegać, żeby dzieci nauczyły się pytać. Dokładnie tak. I to jest, ja też dokładnie to samo zdanie słyszałam, o którym mówisz i też to było tak fajnie podsumowane tym, że dzisiaj jakby odpowiedzi na różne tematy mamy całe mnóstwo, ale właśnie sztuką jest to, żeby zadać to pytanie i no tu też właśnie to kreatywne myślenie no na pewno się przydaje. Teraz chciałabym już powoli tak przejść do raportu Pinteresta i do tego, co tam możemy znaleźć, bo mówiłyśmy o tych makrotrendach, a teraz porozmawiamy o tych mikrotrendach w dużej mierze, czyli o tym, co pojawiło się w raporcie Pinteresta wydawanym co roku. I tak krótko mówiąc, w tym raporcie chodzi o to, że po prostu Pinterest zbiera dane użytkowników, zbiera dane o tym, co było najczęściej wyszukiwane przez użytkowników w danym roku i na tej podstawie przewiduje, co będzie modne w przyszłym roku. I tak też zrobił na podstawie wyszukiwań z 2023 roku. Przygotował takie swoje propozycje trendów na 2024 i powiem szczerze, że część z nich wydaje się być super ciekawa.
Też tak uważam, ale faktycznie tak jak mówisz, to są totalnie mikrotrendy, które zahaczają nawet o jakieś tam pojedyncze elementy, więc no jest o czym mówić, bo tego było dosyć sporo. Nie wiem, czy zaplanowałaś sobie od czego zacząć, ale jakbym miała tak nawiązać trochę do tego, o czym mówiłyśmy przed chwilą, no to podobno takim trendem lifestyle'owym będzie między innymi digital detox, czyli taki detoks od mediów społecznościowych. Wydaje mi się to być ciekawe. Już trochę zaczęłam tego widzieć w internecie. Wydaje mi się, że to jest fajny trend, chociaż tak podchodząc do tego bardziej ogólnie, no to jest to trochę przerażające, że musimy sobie takie detoksy robić, ale faktycznie coś takiego się pojawiło w tych trendach lifestyle'owych. Tak, no bo my nadal dość mało mówimy o uzależnieniu od technologii, od telefonu, od ekranu, a przecież myślę, że gdyby to w jakiś sposób sprawdzić, to no w naszym wieku, czyli jeśli chodzi o milenialsów, Gen Z, to myślę, że no 70% co najmniej byłoby uzależnionych od telefonu. I ja sama widzę czasem takie przejawy u siebie, tak, że jak nie mam tego telefonu, to czuję się niepewnie, czuję, że czegoś nie mam, że czegoś mi brakuje, że jakiejś części mnie nie mam, wiesz, momentami takie myśli mi przychodzą, ale faktycznie też widziałam już sporo w 2023 osób, które przechodziły gdzieś tam na ten odwyk od mediów społecznościowych i uważam, że to jest mega ciekawe, ale też mega trudne. Tak, też tak sądzę. Ja też się przyznaję do tego, że no mam z tym problem w pewien sposób i ten trend wydaje mi się być fajny, no bo też ostatnio właśnie słyszałam takie dosyć przykre stwierdzenie, że doszliśmy do takich czasów, że musimy, wiesz, prawdziwym życiem odpoczywać od internetu, a nie na odwrót, nie? Że to realne życie jest odskocznią, a nie jak to było kiedyś dawniej, że tam, wiesz, biegałaś po podwórku, a później sobie siadłaś do kompa na godzinę pograć w coś, tylko teraz idziesz na godzinny spacer, żeby odpocząć od patrzenia w ekran, więc mam nadzieję, że ten trend detoksu się rozwinie i że to, no trochę to paradoksalnie brzmi, bo znowu to jest jakiś trend funkcjonujący w internecie, typu wyjść z internetu, ale no jest to chyba jakiś dobry kierunek, no tak sądzę. Tak, ludzie w internecie, influencerzy, którzy żyją z działania w internecie, piszą o tym, że przechodzą na... Wyloguj się. Na detoks cyfrowy, bo po prostu już za dużo korzystają z mediów społecznościowych. No też wiadomo, że w dużej mierze ich to dotyczy, bo pracują w tym środowisku i działają. No ale faktycznie jest to taka powiedzmy ironia losu. A jeszcze co do samych mediów społecznościowych, to też często przychodzą mi takie myśli, czy my więcej czasu budujemy swój wizerunek, to znaczy żyjemy swoim życiem realnie, czy więcej czasu jednak budujemy tą swoją taką internetową personę. I to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że no dzisiaj właściwie każdy jest obecny w mediach społecznościowych, też mówi się coraz więcej o tym, że za niedługo po prostu każdy będzie sławny w jakimś tam swoim środowisku i też no, coraz więcej mówi się o tych takich mikroinfluencerach i że oni mają dużo większy wpływ na publikę niż ci duzi influencerzy, bo po prostu budują zaufanie wśród swoich widzów i też dzięki temu na przykład więcej sprzedają po prostu, więc kursów przede wszystkim, prawda? Tak, kursy i e-booki. Kursy i e-booki oczywiście, więc w ogóle ten świat mediów społecznościowych jest dla mnie kinda crazy. Jest to trochę przerażające. Jest to mocno przerażające. Jest to trochę przerażające, no ale no zobaczymy. No dobra, bo tak teraz w sumie spoważniałyśmy, jakoś ta cała rozmowa zeszła na tematy dosyć poważne, a ale miało być o mikrotrendach. Tak, miało być. Ja też swoją drogą myślę, że ten detoks cyfrowy to na razie jest mikrotrend, ale że to może stać się dużym trendem. Tak, tak. Też mam takie poczucie. No bo tak jak mówię, no, żyjemy totalnie w takim wirtualnym świecie i kolejne jakieś tam platformy, kolejne media społecznościowe chcą nas jeszcze bardziej, wiesz, w tą machinę wpędzić, ale chyba coraz więcej osób będzie z tego wychodzić i też widzę coraz więcej takich głosów, że po prostu ludzie są przebodźcowani i że na przykład ci, którzy dotychczas lubili działać w internecie i nie wiem, lubili sobie
tworzyć na Instagramie na przykład, że są zmęczeni Instagramem. Mm-hmm. Instagram to jest moim zdaniem teraz chyba najgorsze medium społecznościowe. Mm-hmm. Nie potrafię się tam odnaleźć, męczy mnie to. Liczy się tylko estetyka i po prostu algorytm i to, żeby dodawać jak najwięcej, najlepiej pięknych rzeczy, a nawet jak nie są piękne, mogą być bez sensu, ale musisz mm-hmm. dodawać cały tak. czas. No to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat i tak bardzo się też rozrosło i mam wrażenie, że te różne platformy zaczynają się coraz bardziej do siebie upodabniać, nie? Wszędzie zaczyna się pojawiać ta formuła rolek, tych szybkich filmików jak na TikToku i no tak jak mówisz, to się teraz tak bardzo liczy, że w sumie ta treść schodzi na drugi plan. I też to, że media społecznościowe, szczególnie Instagram, zrobiły się właściwie w tej chwili tylko o zarabianiu. O tak. I tak jak właśnie przed chwilą tak. wspominałyśmy, kursy, e-booki, dzisiaj każdy musi coś sprzedawać. Ja myślałam, że taką najgorszą formą są reklamy, które w ogóle przed świętami, no to było ich mnóstwo na każdym kroku, były reklamy. Ale chyba jeszcze gorsze są właśnie te produkty wydawane przez influencerów. Mhm. Czyli właśnie kursy, e-booki, bo to są takie rzeczy, że każdy się na czymś zna i musi o tym napisać coś, mhm. musi zrobić kurs, musi to spieniężyć. Reklama to jest zazwyczaj, wiesz, jeden strzał, współpraca z jakąś marką, okej, kończy się. I tyle. Natomiast te kursy i e-booki to jest bardzo często monetyzowanie niewiedzy. Mm-hmm. Tak, ale też, wiesz co, ja widziałam bardzo fajny komentarz na internecie swoją drogą pod jednym z filmów takiej dziewczyny, która opowiadała o tym, ile takich mini biznesów internetowych próbowała otworzyć i jak jej to tam szło i ktoś skomentował, że jakby nie każde hobby musisz zmonetyzować, jakby nie musisz szukać sposobu na to, żeby na wszystkim co robisz, zarobić. Mm-hmm. Ale ja się nie dziwię, że ludzie mają taką potrzebę, bo teraz jak się wchodzi na internet, to po prostu bombardują cię te rolki, właśnie reklamy i jakieś takie treści, które mówią o tym, że właściwie na wszystkim możesz zarobić w internecie, że ze wszystkiego możesz zrobić jakiś mini biznes i w sumie to jakby gdzieś tam taka, wiesz, praca najzwyklejsza, najbardziej osadzona w realnym świecie przestaje się liczyć, bo no musisz zrobić biznes w internecie. Teraz każdy ma jakiś biznes internetowy i zarabia na mediach społecznościowych. No po prostu ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, ale po prostu tego jest tyle, że nie sposób przejść obok tego obojętnie. Mm-hmm. No mnie się wszędzie wyświetlają takie treści typu rzuć etat, przejdź mm-hmm. na freelancing i najlepiej właśnie działaj w internecie. Tak. Może pomagaj tutaj tworzyć media społecznościowe, a może montuj podcasty, a może swój sklep internetowy mm-hmm. na przykład. W każdym razie etat jest ble, liczy się tylko po prostu freelancing. Dokładnie tak. I to jest trochę w sumie smutne, bo wydaje mi się, że to znowu tworzy taką bańkę, że w sumie bardzo niskim kosztem możesz zarobić nie wiadomo jakie pieniądze. Że wystarczy, że coś wrzucisz do internetu i już na tym zarobisz, jesteś ustawiona i tak dalej. To jest kreowanie takiego mylnego obrazu rzeczywistości. Ja wierzę, że są ludzie, którym to się udaje i którym to się sprawdza, ale wydaje mi się, że w większości przypadków to jest jakiś sposób na dodatkowy zarobek, a nie na to, żeby, wiesz, gdzieś tam zrobić z tego sposób na życie. Mm-hmm. Ale ja też sama tak zauważam w życiu, że jeśli zaczynasz robić coś dobrze, to zawsze znajdzie się osoba, która ci powie, no zmonetyzuj to. Tak. No idź to, no mówię ci, sprzedawaj to, nie wiem, robisz, pięknie malujesz, no to, ale sprzedawaj te obrazy, no naprawdę warto. Nie możesz po prostu czegoś robić, bo sprawia ci przyjemność, tylko no, żyjemy w kapitalizmie, więc musimy to zmonetyzować. Tak. No internet takie podsuwa właśnie sposoby na życie, że musisz to zrobić, że to jest właśnie teraz no, na czasie, no to też jest jakiś trend. Tak, no też mówi się szeroko o takich trendach właśnie internetowym, o tym, jak się wybić w internecie. Mm-hmm. I mi też strasznie dużo takich treści się wyświetla i szczególnie na początku roku bardzo dużo TikToków mi się wyświetlało, takich, tak. wiesz, jak urosnąć w mediach społecznościowych w 2024 i tak dalej. Wszyscy są ekspertami i wszyscy wiedzą, jak działają algorytmy mediów mm-hmm. społecznościowych, jasne. I to bardzo często były takie kocopoły totalne,
ważne. To znaczy, najważniejsze jest, żeby po prostu dodawać regularnie, bo wiadomo, że to żywi algorytm i że na tym te media społecznościowe tak naprawdę zarabiają, ale też bardzo dużo mówiło się o tym, żeby mówić do ludzi. To mnie tak zdziwiło, że nawet na TikToku będą podobno coraz popularniejsze dłuższe treści, kiedy się o czymś mówi, opowiada, tak. Wiesz, tak storytelling też buduje. Też o tym słyszałam. Bo wynika to z tego, że po prostu ludzie stają się coraz bardziej samotni. Dokładnie. I że chcą mieć przyjaciela w telefonie i będą myśleli, że właśnie ty, jakiś influencer, TikToker, jesteś ich przyjacielem, bo opowiadasz im jakąś tam historię w internecie. To jest przerażające. Tak, to jest przerażające. I to będzie budowanie takiej relacji, której właściwie nie ma, bo przecież się nie znamy. Takie budowanie pseudorelacji. Mm-hmm. Dziwne. Tak, jest to dziwne. Ja też słyszałam, że to właśnie ma mieć taką formę, że najczęściej ci influencerzy, jak już do ciebie gadają, to właśnie jest w takich sytuacjach, wiesz, typu zmywam makijaż, typu gotuję obiad, że ty bardziej potrafisz się wczuć w tą sytuację, że to jest coś takiego naturalnego, tak, że to się, wiesz, dzieje gdzieś tam w ciągu dnia, jakieś takie zastąpienie, nie wiem, rozmowy telefonicznej albo, nie wiem, wymieniania się głosówkami, kiedy sprzątasz w domu, nie? Więc, no tak, to jest dziwne, tak jak powiedziałaś, bardzo. Ale ja ci powiem, że kiedyś próbowałam nagrać takiego TikToka, że wiesz, tam maluję się czy coś i o czymś mówię i absolutnie nie potrafiłam tego zrobić. Jakby nie mam tego genu chyba influencera w sobie, że robię jedno, więc nie chcę mówić, ale muszę mówić, bo tak każda formuła i po prostu byłam tak zdezorientowana, że w ogóle wyszło to strasznie. Miałam cały czas, wiesz, włączone to nagrywanie. Nagrywam już tam 10 minut, już mi się kończy czas na tym TikToku i myślę, ale ja przecież nic nie powiedziałam. Ledwo się pomalowałam, po prostu nie, absolutnie mi to nie wychodziło i to było złe, ale w ogóle w kontekście takiego łapania kontaktu, to też są takie przewidywania w tym raporcie Pinteresta o tym, że nie będziemy chcieli już prowadzić takich small talków o pogodzie, o tym, co tam słychać, takich na luzie, tylko raczej totalnie wchodzimy w uczucia, w emocje i chcemy poznać ludzi bardzo tak, wiesz, deep. Tak, ja też jakby o tym słyszałam. Przyznam szczerze, że nie wiem do końca, co o tym myśleć. Z jednej strony wydaje mi się to być fajne, bo jakby też nie wszystkie kontakty muszą być zupełnie płytkie i czasami spoko jest porozmawiać o czymś, wiesz, bardziej konkretnym, powiedzmy sobie, ale z drugiej strony, no jakby chcesz komuś na przystanku mówić, jak się czujesz tak naprawdę. Czasami po prostu potrzebujesz small talku i tyle, nie? Jakby myślę, że ten... Jakby ja nie demonizuję small talku. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka umiejętność z zakresu tych umiejętności miękkich, która pozwala czasami na rozładowanie jakiejś napiętej atmosfery. I może zostańmy przy tym też czasami. No dzisiaj chcemy, żeby wszystko było o uczuciach, nie? To jest w ogóle duży paradoks, że żyjemy w czasach, kiedy... No mamy do czynienia tak naprawdę z epidemią samotności, a jednocześnie chcemy prowadzić journaling, chcemy pisać o swoich uczuciach, chcemy mówić o swoich uczuciach, chcemy poznawać innych właśnie przez pryzmat ich uczuć, chcemy mówić o tym, że chodzimy na terapię i co przepracowujemy na tej terapii. Żyjemy w dziwnych czasach. No żyjemy trochę w takich czasach, że jest... pewien odgórny, wytrendowany przepis na życie, takie wiesz, z perspektywy, nie wiem, jakiejś ogólnopojętej społeczności najbardziej atrakcyjny albo sprawdzony i uważam, że wiele z tych rzeczy jest spoko i że takie właśnie zachęcanie ludzi do większej otwartości to jest na pewno fajne podejście, no ale właśnie to trochę czasami przechodzi w taką stronę, że tracimy pewną spontaniczność decyzji, bo wydaje nam się, że musimy robić konkretne rzeczy albo wiesz, wykonywać konkretne czynności, żeby to życie było takie pełne, nie? Mało sobie pozwalamy na takie, wiesz... nic nie robienie, albo właśnie robienie czegoś tak po prostu a nie na przykład dla pieniędzy. Ja się zastanawiam też, na ile to jest trend internetowy, a na ile naprawdę, wiesz, w takich kontaktach międzyludzkich chcemy rozmawiać o uczuciach i chcemy się sobie zwierzać i tak dalej, bo
no ja tego nie zauważyłam jakoś szczególnie. Ja też nie jestem jakąś taką bardzo otwartą osobą, jeśli chodzi o mówienie o swoich uczuciach, raczej od tego stronie i tylko takim zaufanym osobom. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś jest ekstrawertyczny, to niekoniecznie chce każdemu opowiadać o tym, co czuje i jakie emocje nim szargają w danym momencie. Też mi się tak wydaje, że jakby w realnym świecie tak to wygląda po prostu. I też no, trzeba mieć na uwadze, że ktoś może nie chcieć o tym rozmawiać i że bardzo łatwo jest przeskoczyć taką niewidzialną granicę i jakąś taką linię, której nie powinno się przekraczać. No to tutaj mam dużo pytań. Tak. Jakie pytania powinny się pojawić przy takim small talku? Byłyby na miejscu, a jakie nie? Mhm. Więc może czasem lepiej po prostu porozmawiać o pogodzie. Tak, no i oczywiście. To jest akceptowalne. Po prostu zostańmy przy tym. A mamy w Polsce o czym rozmawiać, umówmy się. Tak. Przy tym digital detox i takim self-care, no to myślę, że wciąż będzie królować slow life, tak? Jakieś takie robienie sobie spa domowego. Widziałam w tym Pinterest Predict, że właśnie spa domowe, jakieś takie zabiegi, które możemy sobie sami zrobić w domu, że to będzie gdzieś tam trendować, nie? Że to będzie popularne. I to właśnie z jednej strony, tak, czyli znowu ciągnięcie tego trendu self-care, tylko oczywiście w postaci trochę innych mikrotrendów niż wcześniej. W nowszym opakowaniu po prostu. W nowszym opakowaniu. A z drugiej strony ja sobie zapisałam takie hasło, że będzie trend na taką energię, czyli podobno według Pinteresta ma być modny na przykład offroad, jakieś takie sporty walki, wiesz, karate, sztuki walki i tak dalej, czyli takie totalnie... Badminton. Widziałaś to? Ale widziałaś widziałam to? To może nie do końca się wpisuje w energię. Zaskoczyło mnie, że teraz o tym wspomniałaś, ale ja bym badmintona dała do innego trendu, czyli old money. Old money. Badminton jest old money totalnie. Okej, dobra, ale wiesz co, ja z tym badmintonem w ogóle miałam taką kminę, ale ona jest bardzo luźna, bo tak naprawdę to w tej mojej kminie powinno chodzić o tenis, a nie o badminton, ale w mojej głowie to jest bardzo podobne. W mojej głowie to też jest jakby... Tylko ta paletka jest trochę mniejsza, nie? Do tego badmintona, przepraszam, jestem ignorantką sportową. Wybaczcie, sportowcy. Wybaczcie, sportowe świry. Ale miałam wrażenie, że to może być pokłosie tego, że będzie wychodził film z Zendaya, w którym ona jest tenisistką. O, no ciekawe. Nie? A jakby wiesz, Zendaya to mam wrażenie jest taka królowa Gen Z. Tak. No, ja też ją kocham, więc wydawało mi się, że to może być, wiesz, pokłosie tego, nie? No, może być też pokłosie Igi Świątek, ale nie powiedziałabym, nie? Okay. Tylko, że bardziej ta Zendaya, nie wiem, nie Czyli wiem. Czyli ty to widzisz w drugą stronę, że badminton to jest po prostu tenis dla biednych. Trochę tak, okay. Trochę no, tak, no. Może tak być. No, bo ten tenis to jest jednak taki, no, ekskluzyw trochę. No mi w ogóle te takie wszystkie sporty, wiesz, które no, są sportami, ale tak możesz przy tym ładnie wyglądać i nie zawsze widać, że się zmęczysz, to mi się właśnie kojarzą z tym trendem old money. Mm-hmm. Pilates. Bo yoga już jest trochę bardziej hardkorowa może, chociaż też się w to wpisuje, ale właśnie pilates, no dobra, weźmy tą jogę, tenis, właśnie badminton, że to są Ale takie pilates golf. Koniecznie na tych reformatorach. Tak, 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 nie, że taki, wiesz, w domu nie, na macie. Nie, 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 to odpada absolutnie. To jest takie, wiesz, classy, to mi się tak kojarzy classy, że to jest takie, wiesz, fajne, a te sporty takie energetyczne, to jest druga strona medalu, ale muszę przyznać, że podoba mi się ten trend, że jest taki, wiesz, że możesz wyładować te emocje. Nie spodziewałam się tego, bo ja właśnie widzę bardziej te pilatesowo, właśnie yoga, tak, te rzeczy, więc to mnie trochę zszokowało, ale myślę, że to jest fajne, że to jest takie, wiesz, zachęcające do działania, takie energetyzujące. Tak, ale jeszcze w kontekście takiego slow, to też pojawiło się w tym raporcie Pinteresta, że będziemy jeździć na takie slowcation. Aha. Wiesz, że już nie tam jakieś tam ostre, nie wiem, city breaki czy coś takiego, tylko bardziej takie, że jedziesz do lasu. Glamping. Po prostu glamping. Odpoczywasz i totalnie, wiesz, z dala od ludzi, najlepiej na digital detoxie. I totalnie, wiesz, jesteś w puszczy sama, czy tam z jakimiś bliskimi tylko i odpoczywasz, wiesz, wśród przyrody.
przyrody. Okej, no fajne chyba, myślę. Ja myślę, że to już totalnie był trend w 2023. Też mi się tak wydaje. Dużo tego widziałam. No też, jak się to nazywa, chyba slow hop? Ta taka stronka, gdzie można wyszukać takie noclegi, takie totalnie właśnie slow, jakieś często w lasach właśnie, czy nad samym morzem, jakieś takie agroturystyka, tak, wiesz, tak, takie tak, rzeczy. Tak. No to ja myślę, że to mega trenduje już właśnie, nawet może trochę wcześniej się to zaczęło. Chyba pandemia tak to trochę rozpoczęła, mam wrażenie. Tak, ja mam w ogóle wrażenie, że ten trend takiego slow life jest trochę pokłosiem pandemii i tego, że jak mieliśmy, wiesz, wtedy trochę tego czasu takiego na oddech, a potem znowu szybko wskoczyliśmy w to takie tempo życia codziennego, to brakuje nam tego takiego elementu, że możemy się odciąć. Mm-hmm. I może dlatego te trendy tak nadal są na topie. I też zauważyłam, że bardzo dużo w tych pinterestowych trendach jest takich rzeczy retro. Mam wrażenie, że jakby totalnie wszystko, co retro, jest fajne i jest modne i to jest znowu takie bardzo nostalgiczne, takie nawiązujące do tego, co do tych starych, dobrych czasów, których nigdy nie poznaliśmy, ale dzisiaj sobie wyobrażamy, że one były absolutnie dobre, absolutnie świetne. Więc chociażby bardzo mnie zainteresował ten trend na jazz, który był w tych przewidywaniach pinterestowych, że będziemy słuchać jazzu, będziemy chodzić do klubów jazzowych, co mnie w ogóle turbo zainteresowało i z chęcią bym do takiego poszła. Będziemy się wtedy po prostu tak classy ubierać. Turbo bym chciała. No ja, mnie ten trend z muzyką jazzową też bardzo zaskoczył, ale może dlatego, że ja w ogóle z taką muzyką nie mam do czynienia i totalnie się na niej nie znam, jakby nigdy tego nie słuchałam, więc jest to ciekawe, bo nie pamiętam takich czasów, być może nie zwracałam na to uwagi, ale nie pamiętam takich czasów, żeby to było jakieś trendujące, albo żeby gdzieś to weszło właśnie w ten mainstream, nie? Także no zobaczymy. Ale to znowu się trochę wpisuje w to old money, o którym wspominałaś, że te stare dobre czasy, jazz kojarzy nam się z kimś, kto jest taki dystyngowany, pewnie z wyższej klasy, nie? Słucha dobrej muzyki, jeszcze najlepiej na winylu. No po prostu totalnie retro, totalnie old money. Tak mi się wydaje, tak to widzę przynajmniej. Ale też we wnętrzach w ogóle trochę tych retro rzeczy się pojawia i mnie totalnie zainteresowały retro kuchnie. Tak, retro kuchnie, ja też na to zwróciłam uwagę. Ja myślę, że znowu, no trzeba sobie tu trochę powiedzieć osobno o tych trendach amerykańskich, a tych naszych trendach europejskich. Ja też widzę w europejskich trendach takie, no tak jak mówię, ta naturalność, o której wspomniałam wcześniej, myślę, że zawsze będzie modna i zawsze ten trend będzie sobie gdzieś tam niezależnie funkcjonował, ale też widzę, że jakieś retro elementy zaczynają wchodzić do tego naszego świata. Coraz więcej jest takich takiej mody na przykład na już nie to takie klasyczne, wiesz, dębowe drewno, tylko jakieś takie drewno właśnie może ciemniejsze w stylu tych, wiesz, meblościanek z PRL-u. Też podobno modne ma być drewno takie barwione właśnie w kolorach takich trochę ziemi, trochę kolorach retro takich przydmionych, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Takie wyraźne, mocno barwione forniry w jakieś takie, no to daje taki dosyć szalony wzór we wnętrzu, więc no to retro też u nas w tym europejskim po prostu światku wnętrzowym wchodzi, a jeżeli chodzi o te amerykańskie trendy, no to te vintage kuchnie, te takie kiczowate w stylu lata 60. kuchnie mają być podobno modne i wydaje mi się, że to też dobrze się łączy z tym trendem, który od jakiegoś czasu jest właśnie też bardzo popularny w internecie, czyli na te wnętrza w stylu tak zwanym avant basic. Ja nie wiedziałam, że ten styl tak się nazywa, dopiero niedawno się dowiedziałam. To jest takie trochę pokłosie stylu z lat 80., który opracowała Memphis Group. Wtedy były popularne, wiesz, takie geometryczne wzory, nasycone kolory, takie bardzo mocne. Teraz znowu od wydaje mi się, że od pandemii to jest bardzo modne, tylko że to może w bardziej pastelowych kolorach, dużo jest właśnie też geometrycznych wzorów, jakichś motywów zwierzęcych. Właśnie z zeszłego roku to były te lampy grzybkowe, a w tym roku podobno motyw meduzy, który uważam, że też się mega wpisuje właśnie w ten avant basic.
No i te vintage kuchnie są znowu jakąś odnogą taką, która pasuje trochę też do tej stylistyki. No w internecie ona jest bardzo popularna. Myślę, że we wnętrzach takich, wiesz, gdzieś tam w naszych domach nie do końca, bardziej w dodatkach może, ale no to już dosyć długo się utrzymuje, przyznaję. Tak, mnie się też to bardzo podoba, chociaż wydaje się to dosyć niepraktyczne. Jak widzę te zdjęcia, to myślę sobie, no cute, ale czy chciałabym tak mieć cały czas? No pewnie na jeden sezon, no ale jak kuchnia na jeden sezon, no, co nie? No właśnie. A też z drugiej strony, tak zobaczyłam ten trend i sobie od razu sobie pomyślałam o TikTokowych tradwife. Tak. Jestem ciekawa, na ile jedno z drugiego wynika, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie bardzo dużo pojawiło się tradwives. Tak. Szczególnie, no nie obserwuję tak amerykańskich mediów społecznościowych, ale w Polsce mam wrażenie, że po prostu to wyrosło jak grzyby po deszczu. No ja to właśnie widzę też w amerykańskich mediach społecznościowych, bo mi się dosyć dużo takich treści zagranicznych wyświetla. I ty mówisz o tych tradwife w kontekście vintage kuchni. Tak. Okej. Okay, no bo to mi się tak, wiesz, kojarzy, że no, z racji tego, że tradwife kojarzy nam się z latami 50., 60., Stany Zjednoczone, czyli ten dobrobyt, amerykański sen, mężczyzna idzie do pracy, kobieta w kuchni, w pięknej sukience, przygotowuje mu po prostu posiłek, jak z tego filmu z Harrym Stylesem i Florence Pugh, nie pamiętam, nie martw się, kochani. Tak. I po prostu dzisiaj, jak patrzę na ten trend, to sobie jakoś to jest dla mnie połączone. Okej, okay, ja muszę przyznać, że ja zupełnie tego nie połączyłam. Dla mnie te vintage kuchnie właśnie są kontynuacją tego stylu we wnętrzach, który jest popularny na TikToku głównie i na Instagramie. Ale dla mnie tradwife i wnętrza to jest bardziej, wiesz, kuchnia w stylu takim farmerskim, rustykalnym. A, okej. Okay. Ja to tak bardziej widzę. Okay. Ja to bardziej widzę tradwife i cottagecore. Czyli bardziej to widzisz, też w kontekście Pinteresta, w tej estetyce takiej westernowej, o której tak, oni tam wspominali. Tak, zdecydowanie tak. Ja to bardziej, wiesz, okay. Południe te sprawy. Bo mówimy o trendzie według Pinteresta na to, że będziemy się inspirować właśnie westernami i wnętrzami takimi, wiecie, jak po prostu z rancha w Montanie. Tak, no to jest w ogóle też jeszcze trochę inny klimat, ale no też to jest ciekawe. Ja myślę, że u nas to będzie ciężko zaobserwować, bo tak jak mówię, te wnętrza, które są modne w Stanach, to jest zupełnie co innego niż się u nas przebija. Tam była taka mowa o takim stylu, który sobie zapisałam, western gothic, tak? Czyli to jest trochę dziki zachód, ale trochę estetyki gotyckiej. To mi się też nie do końca kojarzy z akurat z tradwife, tak jak mówię, bardziej ten taki cottagecore, ale może faktycznie dziki zachód trochę też się w to wpisuje, no. Ciekawe. Ja jakoś jak widzę te pastelowe kolory, to myślę sobie, że to jest taka estetyka tradwife właśnie. No ciekawe. No też ciekawe, no bo świat no, gdzieś tam coraz bardziej idzie w stronę takich konserwatywnych wartości. To prawda. Więc pojawianie się tych trendów jest chyba taką naturalną konsekwencją tego. Mam nadzieję, że nie zabrnie to zbyt daleko, szczerze mówiąc. Aczkolwiek obserwowanie tradwife, szczególnie tych polskich, na polskiej ziemi, podczas gdy w ogóle nigdy nie mieliśmy za bardzo takiego dobrobytu, żeby faktycznie gdzieś tam mężczyzna szedł do pracy, a kobieta w pięknej sukience, czystej kuchni i po prostu idealnym wnętrzu, dużym domu gotowała dla niego, no to raczej właśnie możemy o tym mówić w kontekście Stanów Zjednoczonych, ale nie Polski, więc przeniesienie tego na polski grunt zawsze mnie bawi strasznie. No ale lubię to czasem oglądać i tak z niedowierzaniem patrzę. No, ja z taką ciekawością to obserwuję, bo wiesz co, no lubię po prostu patrzeć na to, że ludzie mają różne podejście do życia i różne sposoby na życie i właśnie z takim podejściem to obserwuję, że okej, okay, jakby ja, wydaje mi się, że nasze pokolenie gdzieś tam bardziej jest wychowane, wiesz, w takim duchu
kobiety takiej, wiesz, że musisz pracować, że tak robisz praktycznie to samo, co mężczyzna, żeby nikt ci nie zarzucił, że wiesz, nie wiem, jesteś leniwa na przykład, a ten nowoczesny nurt tradwife to pokazuje z takiej strony, że przynajmniej ja to tak odczytuję, że to, że zajmujesz się domem, wcale nie oznacza, że właśnie na przykład jesteś leniwa, tak? I próbuję gdzieś tam uzasadniać, że to też jest spoko i niekoniecznie powinno się kojarzyć negatywnie, mimo że jakby, wiesz, w ostatnim czasie trochę tak to było przedstawiane, a teraz próbuje się to wynieść z takiego negatywnego, wiesz, z takiej negatywnej strony. No i spoko, ja to obserwuję z zainteresowaniem dużym, przyznaję. No, możesz być tradwife, a możesz być Utah mom i po prostu latać ze swoim Stanley Cupem, tak? Możesz. Jakby nikt ci nie zabrani. Dla każdego coś dobrego. W kontekście kuchni też ciekawe będzie to, że będziemy sobie robić taki kącik baristy. Mhm. Czyli coffee core, tak zwany. To jest ciekawe. To jest ciekawe, no bo no, mieliśmy już wcześniej coffee core, ale raczej taki na zewnątrz. Dużo, wiesz, tych kawiarni, speciality, tak, kawa po prostu wyselekcjonowana z różnych stron świata, jakieś przelewy, jakieś tam chemeksy, nie pamiętam jak to się nazywa totalnie, ale w każdym razie kawa jako po prostu napój bogów i jako totalnie po prostu rzecz, którą trzeba smakować i której nie można pić z mlekiem, tylko trzeba pić czarno. I dzisiaj będziemy sobie w domu też robić takie kąciki i będziemy w domu eksperymentować z tą kawą, więc tutaj wleci jakiś fajny ekspres, wiesz, jakieś piękne kubki pewnie przy okazji, że będziemy sobie całe robić takie kąciki kawowe. No, ja przyznam szczerze, że nie rozumiałam tego trendu, dopóki nie zobaczyłam jednego konta na Instagramie, gdzie gość po prostu pokazuje, wiesz, cały ten proces parzenia tej kawy w domu, te wszystkie urządzenia. Ja mówię, no wow, no to jest po prostu totalnie estetyk i to jest coś takiego, co się chce oglądać. Ja bym nie chciała tego robić, bo nie miałabym na to czasu pewnie, ale jakby kocham to oglądać, no przyznaję się. No wygląda to świetnie, więc nie dziwię się, że to trenduje i będzie trendowało. No to też mega pięknie wygląda, bo te ekspresy są często też oczywiście retro, tak, wiesz. Tak, albo takie totalnie minimalistyczne, tak. Nie? Czyli to nie ma tego wątku takiego tandetnego designu w tym wszystkim. Tak, to wszystko musi być estetyczne, a czy jest praktyczne, no to już trudno nam powiedzieć. Musi być estetyczne na pewno. Ale też, no właśnie, cały czas to retro się przewija, bo tego retro jest naprawdę dużo. I też tak jak w zeszłym roku Pinterest mówił o tym, że będzie trend na taką pochwałę starości i na takie dzielenie się tym, że ma się już więcej niż tam 60 czy 70 lat i jest się z tego dumnym i to jest super moim zdaniem, no to teraz mamy znowu pokłosie tego trendu, czyli inspirowanie się stylem dziadka. Bardzo mi się to podoba. Tak, to jest mi się super. Totalnie podoba. To jest, myślę, że całkiem zdrowy trend, bo właśnie bardziej się odnosi do tego, że możesz sobie, wiesz, wygrzebać jakieś stare ciuchy albo pożyczyć właśnie od dziadka czy babci, albo w second handzie znaleźć. Ja też dużo widziałam takich treści, że ludzie, wiesz, kupują na przykład rzeczy w second handzie, na przykład takie stare koce, wiesz, te koce takie z lwami, które każdy Polak ma w domu i przerabiają to na ciuchy, nie? Na kurtkę na przykład. Mówię, super. I to jest totalnie właśnie takie dziadkowe, ale no wygląda to świetnie. Uważam, że to jest bardzo fajny trend i stosunkowo zdrowy i nieszkodliwy. Bardzo mi się podoba. No tak, też coraz częściej mówi się o tych takich dziadkowych swetrach. Tak. I wszyscy wiemy, jak one wyglądają i gdzieś tam często możemy je znaleźć właśnie, czy w szafie dziadka, czy w second handzie, więc ja sama chyba w szafie mam dwa takie swetry i to jest super moim zdaniem. Bardzo, bardzo mi się podoba, bo to też jest taki nie taki dziadek szary, tylko taki eklektyczny. Tak. Taki, wiesz, że no cool. Myślę, że takich dziadków tak naprawdę nie ma tu u nas, ale my sobie to troszkę dopisaliśmy do tego trendu i w porządku. Tak, że oczywiście muszą być kolory, bo też dużo w tych trendach jest faktycznie kolorów. Mam takie wrażenie, że one się gdzieś tam cały czas przewijają, ale też w kontekście tych koców, o których mówiłaś, to dużo mówi się o takich robótkach ręcznych, wiesz, tak manualnych, właśnie
zszywanie z resztek, tak. Wiesz, jakieś dzierganie, tutaj jakieś rzeźbienie w drewnie. Tak, tak. Że to też jest duży trend. To też zahacza trochę o taki upcycling, że robisz coś nowego z czegoś, co już masz i to fajne. No, ja lubię wszystkie takie trendy, które, wiesz, oscylują wokół takich rzeczy kreatywnych, bo po prostu bardzo lubię takie rzeczy, tak. Więc mnie to przyciąga, ale uważam, że to jest dosyć rozwijające i fajne, takie ciekawe też jako forma, wiesz, spędzenia czasu. Na pewno no, kreatywne, tak, po prostu. Tak. Też poza kolorami mamy trochę takie rzeczy przyszłościowe, takie, wiesz, trochę 2150 rok, no bo wracają metale, tak, srebro przede wszystkim, chrom, czyli już odchodzimy trochę od złota, co już też było widoczne w 2023, bo coraz więcej biżuterii srebrnej się zaczęło pojawiać i nie tylko biżuterii, a teraz już tak totalnie właśnie przechodzimy podobno w srebro. Tak, ja tak myślę o tym trendzie ogólnie jako o takim trochę trendzie z jednej strony futurystycznym, a z drugiej strony to jest taki trend przełomu, wiesz, lat 90. a 2000, nie? Taki futuryzm w stylu trochę Matrix. Fajne to są trendy i one, wydaje mi się, że i się jakby przewijają w makijażu, tak, bo ten makijaż właśnie, tak jak mówisz, jest taki metaliczny, taki trochę odjechany, taki, w którym nie za bardzo może gdzieś wyjdziesz, tak na co dzień, chyba że jest się takim, wiesz, odważnym dosyć. Tak samo jest to trochę w ciuchach, ja widzę, że te osoby, które się gdzieś tam w tym trendzie obracają, no to wiesz, ubierają się na przykład wiele takich, często się ubierają w czarny kolor, to jest jakieś takie skórzane elementy, coś tam, to jest połączone właśnie z takimi metalowymi, trochę rave, trochę estetyka rave'ów, trochę techno, to jest bardzo ciekawe. Ja się nie za bardzo czuję w tych trendach, ale lubię to też obserwować i widzę, że to we wnętrzach też zaczyna wchodzić. To było właśnie popularne, wiesz, ten taki minimalizm milenialsów, to jest jakaś nowa era, mam wrażenie, tego trendu, że trochę modernizm, tak? Trochę te meble takie właśnie czysta linia, minimalizm i tak dalej, a trochę właśnie taka stylistyka techno, taka surowa, trochę brutalistyczna. Fajnie to gra ze sobą, to super wygląda, wiesz, na jakichś treściach w internecie. Znowu, jeżeli to przenieść na to, jak faktycznie żyjemy, mieszkamy, no to jest to dosyć hardkorowe, ale w jakichś małych elementach uważam, że super, bardzo to lubię. I też uważam, że fajnie takie trendy właśnie futurystyczno-modernistyczne się łączą z tymi trendami retro. To daje fajny miks taki, w którym da się funkcjonować na co dzień. Tak, bo właściwie na tym głównie się opierają te wszystkie trendy. Mamy albo bardzo takie futurystyczne, albo bardzo, bardzo retro. I gdzieś tam trzeba znaleźć chyba ten złoty środek. Coś dla każdego się właściwie znajdzie, bo jest tego po prostu mnóstwo. Też mam wrażenie, że część tych trendów jest ściśle połączona z TikTokiem, bo widziałam, że na przykład w tym raporcie Pinterestowym było, że będziemy teraz wszędzie do wszystkiego przypinać kokardy. Tak. I to mam wrażenie jest totalnie TikTokowy trend z 2023, tak myślę, końcówki może, no bo tam po prostu na moim TikToku tylko się to pojawiało właściwie. Kokardy, wszędzie kokardy. Tak, tak, to jest bardzo dziwne, że ten trend jest aż tak, wiesz, mały po prostu, że chodzi tylko o tą kokardę, tak. Ale to się naprawdę pojawia wszędzie. Paznokcie, wiesz, rajstopy z takim wzorem tych kokardek, tego mnóstwo widziałam. Właśnie kokardy we włosach, no wszędzie to dosłownie było. Tak, tak, widziałam też takie sukienki jakby w kształcie kokardy, no po prostu kokardy wszędzie, tak we włosach, ja często nosiłam we włosach, kokardy tutaj na szyi zawieszone, po prostu wszędzie kokardy, niektóre dziewczyny też sobie do spodni przyczepiają kokardki, do butów, wszędzie tak naprawdę. Tak. I to jest bardzo cute, to też jest chyba trochę taki pokłoś tego ballet core, które było w zeszłym roku, mniej więcej 2 lata temu, coś takiego. Fajny jest ten trend, podoba mi się, choć właśnie kiedyś słuchałam jakiegoś filmu na YouTubie, już teraz nie pamiętam. Te kokardy mają też trochę większe znaczenie, bo to jest odwołanie też do Lolity ogólnie i do robienia trochę
seksualizacji dziewczynek. O, ta dziewczyna tam robiła taką głęboką analizę, pamiętam, tych kokard i to było szalenie ciekawe w ogóle. Podlinkuję wam to w opisie. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale obejrzyjcie to, bo to jest super ciekawe swoją drogą. No, też słyszałam o tym, że to można rozpatrywać w takich kategoriach. Rozumiem, z czego to może wynikać i no, to jest może też taki trochę sygnał, że czasem coś, co tak pozornie nam się wydaje być jakimś małym trendem, może mieć różne podłoże, więc fajnie się dowiadywać w tym temacie. Mm-hmm. Tak, tak, trzeba na to uważać i jednak dosyć świadomie z tych trendów korzystać. I tak już chyba przechodząc ku końcowi, tak myślę, bo wymieniłyśmy mnóstwo tych trendów. No słuchajcie, wszystko będzie modne, po prostu, krótko mówiąc. Róbcie, co chcecie. Róbcie, co chcecie. I tak będziecie w trendzie. Tak. Ale jak sobie poradzić w ogóle z tym natłokiem trendów, z tym, że cały czas coś nowego jest modne, z tym, że jakaś typiara, wiesz, gdzieś tam w podcaście czy na TikToku każe nam coś nosić, bo musisz to mieć, wiesz. No wiesz co, no ja jakbym miała odpowiedzieć na to pytanie, to już trochę w sumie takiej odpowiedzi udzieliłam wcześniej w tej naszej dyskusji, że ja uważam, że trzeba po prostu te trendy dopasować do siebie. Że po prostu, wiesz, coś jest fajne, ale totalnie mi nie pasuje, no to jakby odpuszczę sobie, no wiesz, poradzę sobie jeden sezon bez swetra, który jest w kolorze jakimś turboróżowym, wiesz, bo wiem, że mi nie pasuje po prostu, nie? Albo wiesz, nie będę nosić neonów tylko dlatego, że przez lato są popularne, po prostu wyglądam w nich fatalnie. Więc jakby trzeba się trochę czasami tak hamować, żeby się w tym nie zagubić. Ja oczywiście też nie zachęcam do tego, żeby żyć w jakimś totalnym, wiesz, ascetycznym świecie, gdzie nic nie kupię i po prostu wszystko musi być idealne i wiesz, dopasowane, dobrane, bo jest to po prostu niemożliwe, żeby tak funkcjonować. Ale jak już jesteśmy na takim etapie, że wiesz, chcemy kupić wszystko i uważamy, że wszystko potrzebujemy mieć, no to warto się zastanowić, na ile to, że teraz wydam pieniądze, później, wiesz, się okaże być dobrą decyzją. Czy to nie są po prostu pieniądze wyrzucone w błoto. Tak, ja też się zgadzam, bo często jest tak, że po prostu pod wpływem impulsu kupujemy coś, co totalnie nam się nie przyda, albo co założymy raz, albo dwa razy i potem stwierdzimy, że już nie i gdzieś tam rzucimy, więc w ogóle nie warto tak naprawdę, ale też myślę sobie tak, żeby wiedzieć, co się lubi w ogóle, a nawet jeśli korzystać z tych trendów, bo tak jak powiedziałaś, nie jesteś estetką, ja tak samo, to ja zawsze staram się najpierw zobaczyć, czy ja nie mam czegoś podobnego w szafie. Tak. Czy ja nie mogę po prostu czegoś wymyślić z tego, co już mam, albo po prostu dokupić jakiś jeden mały element, żeby być jakoś w trendzie, bo mi się podoba. Tak jak na przykład z tymi kokardkami. No nie muszę teraz kupować, nie wiem, nowych spodni z kokardkami, czy butów z kokardkami, tylko wystarczy, że pójdę do pasmanterii, wiesz, kupię kawałek materiału i sobie zaczepię, wiesz, do włosów kokardę. Dokładnie. I już, nie? Zawsze można w jakiś sposób pokombinować i po prostu tak kreatywnie do tego podejść. I to też nas zmusza, takie myślenie kreatywne do tego, żeby się zastanowić właśnie, czy my w ogóle chcemy z tego trendu skorzystać, chcemy go wykorzystać, bo po prostu zastanawiamy się wtedy nad tym i spędzamy nad tym jakiś czas. Tak, to też wydaje mi się, że jest taka dobra nauka tego, że dopasowanie czegoś konkretnie pod siebie daje po prostu lepsze efekty, bo wiesz, ja się już wiele razy w życiu przyłapałam na tym, że coś mi się totalnie podobało na kimś w internecie, bo było modne, ja sobie to kupiłam i okazywało się, że wiesz, na mnie to po prostu wygląda fatalnie. Ja sobie myślę, no nie, no coś ze mną jest nie tak, ale to tak nie działa i musimy się wyleczyć z takiego myślenia. Po prostu nie wszystkie rzeczy nam pasują i to jest normalne i zawsze trzeba sobie przefiltrować jakieś decyzje zakupowe przez to, czy to mi się przyda, czy się w tym dobrze czuję, bo wiadomo, że to, jak się w czymś wygląda, też jest kwestią oczywiście subiektywną. Najważniejsze jest to, żebyśmy się dobrze sami czuli i z naszymi decyzjami, nie tylko zakupowymi. No i po prostu tyle, no. I też dużo się mówi ostatnio o tym, żeby nie kupować
rzeczy, tylko doświadczenia. I ja też jestem za tym, więc uważam, że już z tych wszystkich trendów, które powymieniałyśmy, może lepiej skorzystać z tych bardziej lifestyle'owych właśnie, z tego, żeby, nie wiem, pojechać sobie na slow wakacje, tak, albo na jakiś off-road, albo, nie wiem, po prostu pójść z plecakiem w góry, aniżeli kupić tonę nowych ubrań i po prostu teraz mieć wszystko metaliczne na przykład. Dokładnie tak. Więc doświadczenia, ja uważam, że to jest ekstra. Oczywiście, ja się z tym zgadzam jak najbardziej i to też przynosi jakieś efekty, lepsze efekty, bo wiesz, mamy czystą głowę, czujemy się lepiej i tak dalej, a ciuchy dają taki efekt tylko na chwilę, umówmy tak, się. Tak, no, też ostatnio Paulina Podgórska bodajże dużo mówi o tym, jak my sobie kompensujemy wszelkie straty zakupami właśnie. I wiesz, i jak zły dzień sobie próbujemy wynagrodzić tym, żeby coś kupić, wiesz, że to ma nam poprawić w ogóle w jakiś sposób humor. To jest mega ciekawe, bo też widać, jak bardzo marketing wielu marek jest skierowany na to, żeby właśnie, a no miałeś zły dzień, to tam kup sobie sweter, nie? Znaczy miałaś, bo to zazwyczaj jednak do kobiet jest skierowane oczywiście. Więc no mega, mega to jest ciekawe, ale rozmowa na inny odcinek zupełnie, ja tak tylko nadmieniam. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że pewnie nie wyczerpałyśmy tego tematu totalnie. Pewnie nie, chociaż rozgadałyśmy się tak, że przyznam, że nie spodziewałam się tego, że aż tyle powstanie. Teraz mi się przypomniało, że my w zeszłym roku w tym odcinku rozmawiałyśmy o tym, że wrócą rybaczki. One nie wróciły, ale mają wrócić w tym roku podobno. Ja nadal nie jestem na to gotowa. Minął rok, ale ja nie jestem gotowa. Ja też nie, totalnie. Jeszcze czekam, aż wrzucę takie, wiesz, leginsy, też 3/4 z taką koronką na spodzie. No wiesz co, ja to już bardziej akceptuję niż rybaczki. Na to mogę się przygotować. No dobra, no to nie potem wiem. Jeszcze tylko leginsy Galaxy i Nity. O, na to czekam. Czyli nie będę tego ukrywać. Moda gimnazjalna. Moda gimnazjalna. Okej. Okay. No to może w przyszłym roku o tym opowiemy, zobaczymy. No... Czekam na to. Z niecierpliwością. Proszę, przywróćcie trendy z 2014. Tumblr, sad girl. I tylko Lana Del Rey po prostu. Tylko, ale jeszcze rockowa muzyka, wiesz. Też, tak, masz rację. Chyba rap się już kończy, nie? No, ale teraz jazz go zastąpił. Teraz tylko jazz. No dobra, to tylko. W tym roku będziemy old money, a potem czas na być totalnie rockowym i emo. Przykucie tak, się. Okej. Dobra, ja jestem gotowa cały czas. Dziękujemy bardzo za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie znać. No a ja już dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Hej! Pa!